Lecimy dalej z Dying Light 2 na złych wyborach. Tym razem idziemy do Juana. Zobaczymy, czy z nim się da jakiś pakt tutaj zawiązać. Kto wie? Szukam Juana Rainera. Zdaje się, że nie był pan umówiony. Mam pilną sprawę od dowódcy. Czyli przysyła pana Jacques. Jacques? Jacques Matt. Monsieur Rainer nie ma. Coś przekazać? Nie, muszę z nim rozmawiać osobiście. Gdzie go znajdę? Niestety nie mogę pomóc. Miejsce pobytu pana Rainera to jego sprawa. Może pan zaczekać? Coś jeszcze? Nie, dziękuję bardzo. Matt nie będzie zadowolony. Juana niespecjalnie obchodzą uczucia naszego małego majora. Do zobaczenia. Matt w życiu nie wybaczy tego renegata. No i co? Aiden, zadomawiasz się w mieście? Staram się. Mayer i Jack wysłali mnie do zaopatrzenia. Ciekawa zgraja. Nie przypominają innych espeków. Może dlatego, że tak naprawdę nie są espekami. Interesy to ich religia. Rozumiem. Tak czy siak, ich szef gdzieś przepadł. Juan? Nie lubi rzucać się w oczy. Pewnie przesiaduje w rybim oku. W kantynie? Tamenda ma tam nawet własny stolik. Przekupił kucharza, żeby przynosił mu rzeczy spoza karty. Żyje, jakby upadku nigdy nie było. Poszukam go tam. No to powodzenia. Zwłaszcza, jeżeli go znajdziesz. Dobra, idziemy do Juana, jest u nas jakby, nie? W starej siedzibie. Ale teraz musimy się przyzwyczaić, że to będzie nasza siedziba. Chociaż, kurde, ten Juan jest jakby spoza, nie? Spoza wszystkich, więc nie wiem, czy z nim się nie będę układał. No, to wszystko wyjdzie w planiu, które wybory będą takie najgorsze, nie? Takie teoretycznie najgorsze i wtedy zdecyduję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i jest ananas, jest, dobra. Juan Rainer? Zgubiłeś się? Nie wzywaliśmy kelnera. Miałem cię znaleźć. Z rozkazu Mayer i dowódcy. Nazywam się... Wiem, kim jesteś, Aiden. Od tamtego mordobicia z renegatami pół kantyny chce tu nazwać po tobie swoje słodkie latorośle. W tym obecny tu Vinny. Ale przerwałeś nam konsumpcję. Przedstaw sprawę jednym zdaniem, a potem proszę, rozpłyń się, jeśli łaska. Wiesz dobrze, o co chodzi. O lampy UV. Mayer mówi, że wisisz stróżą prawa dostawy. I myślisz, że szczekaniem zrobisz na mnie wrażenie? Naczelny but Jack myśli, że wyśle swojego terierka i wszyscy będziemy sikać ze strachu. Ale czego oczekiwać? Nie odróżniłby szampana w kryształowym kielichu od wody w psiej misce. Nie ma za grosz dobrego smaku. Zgadzasz się, Vinny? Nie wiem. Nie bój się. Przecież Jack nie wparuje tu, żeby cię powiesić. Przynajmniej na razie. Vinny, kiedy dorobisz się kręgosłupa? Chcesz mojej uwagi, Aiden? Pokaż, że na nią zasługujesz. Co możesz mi zaoferować? Zagroź? A ciekawe. Sprawdzimy to. Słuchaj, chcę tylko pomóc. Muszę dostać te lampy. Czyli zaczyna się włażenie w dupę. Będzie ciekawie. Ty musisz je dostać? Czy Jack? Co ci obiecał? Słuchaj, masz nam je dać, a ja mam się upewnić, że to zrobisz. I jak zamierzasz to osiągnąć? Zrobisz maślane oczy i zatrzepoczesz rzęsami? Nie mówię, że nie jesteś w moim typie, bo jesteś, ale muszę mieć dobry powód, żeby złamać Vinniemu serce. Więc postaraj się bardziej. Okej. A to takie rzeczy. Słuchaj, mogę ci pomóc tak samo jak Mattowi. Nie wątpię. Podobno jesteś pielgrzymem. Ale jesteś tu nowy. To, że kilku wieśniakom rozwalisz czerepy, nie znaczy, że wszyscy zaraz wezmą cię na barana. Z ludźmi trzeba działać subtelnie. Każdy ma coś, na czym mu zależy. Swoją cenę.
Ta gadka jakoś mnie nie przekonuje. Próbuj dalej. Twój czas się skończył. Nie zainteresowałeś mnie. Dobra, czego byś chciał, Juan? Jak to mówią, skoro musisz pytać o cenę, to znaczy, że cię nie stać. A, czyli nie dało się tutaj go przekonać od razu, bo wybrałem inne opcje niż wcześniej. Udało ci się dogadać z księciuniem? Takiego typa jeszcze tu nie spotkałem. Mówiłam ci. Zajrzyj do mnie. Pogadamy. No ty mówisz. Już myślałem, że się nie będziemy widzieć. To na razie podobnie, nie? Niech zgadnę. Wpieprzał 5 dań i zabawiał się z młodymi dziewczynami. Z młodym chłopakiem, ale reszta się zgadza. Niezłe z niego ziółko. Muszę znaleźć na niego sposób. Jack potrzebuje lamp, a Juan nie współpracuje. To może być trudne. Juan nie słucha się Jacka, więc możesz mieć z nim ostro pod górkę. Ma autorytet i własnych ludzi i uwielbia demonstrować to Jackowi. Co by go przekonało? To co każdego. Łapówka. Lubi dzieła sztuki, świecidełka. Drogie gówna sprzed upadku. Kiedy zobaczy coś, co miało jakąś wartość, nie umie się powstrzymać. Zero samokontroli. Skąd coś takiego wytrzasnąć? Słyszałam, że w penthouse'ie przy Liberation Passage mieszkał stary Polak. Mówią, że zbierał dzieła sztuki. Możesz tam sprawdzić. Można się tam dostać tylko na paralotni, więc coś mogło się zachować. Będziemy w kontakcie, poprowadzę cię. A ty? Wybierasz się na polowanie? Nie, na imprezę. Dziś urodziny Daniora, a nigdy nie wiadomo, kiedy lista gości pokryje się z listą celów. Może wpadniesz, kiedy załatwisz sprawę z Juanem? Danior chyba mnie nie lubi. On nikogo nie lubi. Będziemy w kontakcie. O kurde, chyba na imprezę nie idę. Tym razem. Na imprezę nie idę. Idziemy od razu do tego Polaka, nie? Do mieszkania kolekcjonera. Oj, panie, nie chciałem tutaj. Ale dobra. No to cóż, na imprezę nie idę. Lecimy do tego Polaka, do mieszkania. Nie ma co. No i piknie, już jestem. Co on tu ma? Nic tu nie zostało. Danior mówił, że powinno. Szukaj dalej. O, a tu? Tutaj nic. Może na górę, nie? Po tym fortepianie. Coś tutaj miał przecież. Z tego co pamiętam, to chyba w ogóle wchodziłem na dach, nie? Dobra, spróbuję na dachu. O tak. O kurwa. Nie ma już żadnych obrazów. Wszystko zostało zniszczone. Lawan? Znalazłem bogacza, ale po kolekcji ani śladu. Lawan? Hej, jesteś tam? Jezu, Aiden. Mówiłam ci, że wychodzę. Dobra, krótka piłka. Nie ma tu nic poza jedną butelką whisky i jedną wódki. A przynajmniej ta whisky jest dobra. Juan lubi dobrą whisky. Może jeśli go schlejesz, to trochę się wyluzuje. No. Dalej jest w kantynie? Widziałam, jak wychodził. Podobno wraca na statek do swojej kwatery głównej. Okej, ruszam tam. A, słuchaj, ta wódka. Danior bardzo lubi wódkę. Jeśli planujesz wpaść, ale pewnie nie. Tak właśnie się robi, jeśli naprawdę chcesz poznać to miasto. Tylko mówię. Nie, to zdecydowanie dobry wybór, ale nie tym razem. Ta impreza tam fajna, nie? Dobra, czyli wracamy do Juana, nie? Tu jest impreza z okazji urodzin Daniora. No to wracamy do Juana. No niestety. Niestety. A co tutaj mamy? Nieznane miejsce? Nocnego biegacza. Dobra, to już tam się widzimy.
To tylko sobie odpalę agregat. Może spanko. I na Titanica, nie? Ale przykra sprawa, nie? Bez imprezy od razu do tego gnyba. Kurde. Chociaż Juan to może nie jest aż taka zła opcja jak ten Jacquemart, bo ten Jacquemart to już w ogóle dramatyczny, nie? Ciekawe jak to będzie z tą wieżą, bo ten główny punkt to będzie oddanie wieży. I tam chyba też można Juanowi, nie? Zobaczymy. Niezłe z niego ciacho, prawda? Przyłączysz się? Im więcej, tym lepiej. Nie, dzięki. Zawstydziłem cię? O, wybacz. Tak już wpływam na ludzi. Zaczekam na ciebie, ale pośpiesz się. Muszę przyznać, podziwiam twój upór. Aż jestem ciekaw, co zrobisz, kiedy znowu odeślę cię z kwitkiem. Będziesz żałował. Szesnastoletni single malt z Highlandu. Rozlana rok przed wybuchem pandemii. Czytałem, że jedna beczka tego trunku poszła na aukcji za ponad $500,000. Ha, co za wysublimowany prezent. Oh no. Zostanę z nikim chyba. Masz rację. Nie łączmy pracy z przyjemnością. To się źle kończy. Co mogę powiedzieć? Rozbroiłeś mnie. To co, nadal szukasz tych lamp? Matt wspomniał, dlaczego tak mu zależy? Dlaczego naprawdę ich chce? Tak, chcę zająć wieżowiec VNC. Czekaj, poważnie? Facet całkiem ześwirował. Nikt tego nie próbował od lat. Matt chce przygotować miasto na nadchodzącą ofensywę rzeźnika. Czyli powinniśmy zbudować mu pomnik, tak? Sęk w tym, że rzeźnik nie planuje żadnego ataku. Skąd wiesz? Mam swoje wtyki. Także wśród renegatów. Od zakończenia wojny to my zajmujemy centrum miasta, a pułkownik siedzi na zaporze. Jedno przesunięcie dźwigni i pół miasta znajdzie się pod toksyczną wodą. Pułkownik nie jest głupi. Wie, że wojna oznaczałaby koniec dla wszystkich. Ale on z pułkownikiem to chyba tam dobrze żyje, nie? Może czegoś nowego się właśnie dowiemy od niego. Co z tymi lampami UV? Po co mu są potrzebne? Jack coś ukrywa. Od jakiegoś czasu zamawia dużo więcej lamp niż mógłby potrzebować. A potem część tych lamp po prostu znika. Po dostawie nie ma po nich śladu. Nie jestem tu dla przyjemności. Potrzebuję lamp, żeby... Odkryć, co się stało z twoją siostrą. Tak, Aiden? Mówiłem ci, że mam wtyki. Może uda mi się coś wywęszyć o Waltzu i twojej siostrze. A konkretnie na temat tego naukowca z GRE, z którym próbujecie się skontaktować. Powiedziałbym nawet, że z moimi środkami znajdę tę osobę szybciej niż Matt. Wątpię, żeby w ogóle był w stanie ją znaleźć. Mogę ci pomóc, zostanę z Mattem. Ja pierdykam, no. Ten Juan może nie jest taki zły. No ten Matt jest fatalny, nie? To jest ciekawy wybór, to jest taki... taki średniak i z Wall. Też może ten Juan też będzie z Wall? A zostanę z Mattem, zobaczymy. Skąd mam wiedzieć, że sam czegoś nie kombinujesz? Nie jestem twoim wrogiem, Aiden. Szkoda, że tego nie widzisz. Dostaniesz lampy. Pogadaj tylko z Demulinem. Kim on jest? To mój człowiek.
Wysłałem go po więcej lamp, ale od jakiegoś czasu się nie odzywa. Gdzie go szukać? Ostatnio kręcił się gdzieś w pobliżu. Znajdź go, a potem wróć do mnie. Robi się. No, czyli tutaj można było zostać z Juanem, ale... Juan to jeszcze spoko ziom, nie? Ten mat to jest fatalny, więc będziemy z tym matem. Ten mat jest naprawdę dramatyczny. Wiesz, gdzie masz iść. A jeszcze można iść na imprezę? Nie, wątpię. Chyba nie. Nie. Zaginiony oddział. Przydałoby mi się tu towarzystwo, jeśli wiesz. No to chyba tutaj klamka zapadła, ale jeszcze z nim działamy, tak? No ciekawe, co będzie teraz do dyspozycji na wieży, ale do wieży jeszcze troszkę, nie? Do wieży jeszcze troszkę. Czy i tak Frank się będzie do nas odzywał? No zobaczymy, spoko. Ale opcji mamy właśnie... To nie jest tak, że mamy tylko SP-ków i mamy ocaleńców, ale... No mamy jeszcze Juana. Juan będzie jako co? Jako renegat, nie? Tak mi się wydaje. No przeszliśmy raz, ale to nie było takie oczywiste, nie? To nie było takie oczywiste, że on będzie po stronie renegatów, ale tutaj to się chyba już tak klaruje, że... Że jakieś takie zakończenie renegatów też by było. No spoko, spoko, fajnie. Teraz tak, tu jest jakiś oddział, idziemy tam sprawdzić. Ej! Jest tam kto? Halo! Nie za bardzo. Wrogowie w pobliżu. Ale też wrogowie. To są przyjaciele przecież. Wrogowie to są ludzie. Zombiaczki to są moi, przecież ja też jestem zombiaczkiem. Jak tam, Waltz eksperymentował na was? Na mnie też, i co? Jestem po prostu silny. Panie! A łuk to już dostałem, ale łuku to na razie nie będę używał. Jakoś tak... Lepiej w dwójeczce mi się walczy wręcz, zdecydowanie, bo ta walka wręcz jest ciekawsza. Dużo ciekawsza niż w jedynce. I te bronie są dosyć mocne, fajne, mamy jakieś tam kontry, ataki. Spoko, walka w zwarciu jest naprawdę niezła. No jak, jeszcze ktoś tu? Jeszcze? Ja nawet was nie znam. Dobra, może czysto. Ale on piękny, nie? Ten to dopiero musiał dostać dawkę śmiertelną. No jedziesz, stary. Kurde. Dobra, masz alkohol, bo na imprezy... Na imprezy... Tutaj chyba nie masz czasu, co? To chociaż takie szybkie... Szybkie piwko. No i mnie rzucił. Kula do oburzenia. A czy tutaj w ogóle... A, z drugiej strony, czy tutaj w ogóle mieliśmy takiego bossa? Czy to jest zamiast katedry? Już teraz, kurde, nie pamiętam. Czy tutaj nie powinno być teraz katedry? Ciekawe. Ale to chyba jeszcze nie to, nie? Dobra, panie. Kurde, jakie Kazimierz. No, lecisz. Widzę, że trzeci level wbiłem jakimś cudem. O kurde, ładnie. Ale tu z takimi bossami to już może być problem. Ale wrzucimy sobie może jakieś ulepszenie, co? Wrzucimy sobie ulepszenie tutaj. O, mamy iskrę. A tu ewentualnie to inferno, inferno później. Dobra. No niezły. Kula do burzenia. Co ty będziesz burzył, panie? Zdążę? Ja cię kręcę. Okej. Nie zdążyłem, nie? No jeszcze mamy takich zwykłych wiksiarzy. Dobra, macie, bawcie się. Pff, ale go uderzył.
Dobra, spróbuję. Aptekę. Dobra, pięknie. To jeszcze mamy wirali. Straszna sprawa. Nie, trzeba by się uleczyć. Dobra. Powiem wam, że na takim poziomie to tu będą jaja z tymi bossami. Ciekawe jak z Wolcem, nie? Taki ziomuś mnie depta. Dobra, padł. Pięknie, unikatowe trofeum. Coś jak medal z kartofla. Zaginiony oddział. A, to tu mi otworzyłeś, a to dzięki. Nie przypominam sobie takiej atrakcji turystycznej. On jest tutaj. No fajnie, fajnie, jak tam do was wejść? No chyba tu. A, tu się nagle otworzyło. Dobra robota. Pokazałeś mu. Chyba masz supermoce. Utknęliśmy tu przez tego bydlaka. Nie chciał odejść. Wyskoczył na nas, jak tylko tu przyszliśmy. Mark mocno oberwał. Ledwo udało nam się uciec i tu zaszyć. Jakiś czas temu się uciszył. Myśleliśmy, że może w końcu polazł. Ale jak zacząłeś walić w naszą barykadę, wszystko zaczęło się od nowa. Szukam Demoulin. Widzieliście go? Na górze. Ach, chodź, bierzemy cię do lekarza. Ej, serio, to jest zamiast katedry? Ale jaja. Ale jaja. Chociaż katedra była super, ale tu przynajmniej mamy coś nowego. Demoulin, tak? Jestem Aiden. Nieźle, nieźle. Aiden, miło cię poznać. Masz wyjątkowe zdolności i nie wyglądasz mi na stróża prawa. Kim jesteś? No jestem zwycięzcą, nie? Jestem pielgrzymem. Trafiłem tu niedawno. Pielgrzym? Daleką drogę masz za sobą? Dosyć daleką. Dlaczego pytasz? Odwiedziłeś może kiedyś Marsylię? Nie, nigdy o niej nie słyszałem. Moje rodzinne miasto. Ciekawe, co z niego zostało. O kurde, z Marsylii, ziom. No tutaj właśnie tak jak mówiłem, Niemcy, Francja, nie? To wszystko się tak tutaj toczy. O Paryżu przecież mówili. Juan chciał, żebym sprawdził, jak tam lampy. Ech, lampy. Mówił nam, że to małe piwo. Nie takie małe. Faktycznie trochę znaleźliśmy, ale udanym połowem bym tego nie nazwał. I dużo nas to kosztowało. Kapral, którego zabiło to bydle, ma brata w oddziale. Biedak kompletnie się załamie. Obecnie jest razem z oddziałem na południu, na Lower Dam Promenade. Urwał się z nimi kontakt. To nie brzmi dobrze. Musimy go znaleźć. Matka chłopaków tydzień temu straciła męża w ciemnej strefie, a dziś syna. Gdyby straciła kolejnego, żadna matka by się po tym nie pozbierała. Spróbuję ich znaleźć. Dobra. Chodzi o Sebastiana. Wyspy zawsze były niebezpieczne, a teraz jeszcze obsiedli je renegaci. Jak muchy. Dobra, mamy nowego ziomka. Demoulin jakiś. I znajdź zaginiony oddział zaopatrzenia. Kurde. No to był podobny ten stwór, nie? Podobny stwór jak w katedrze. Tam z Kurtem. Ale przyjemna zmiana, spoko. Ważne, że coś jest nowego, nie? Tu... Ja to myślę, że akurat katedra miała lepszy klimacik, ale to jeszcze nie koniec zadania, więc zobaczymy, gdzie nas teraz wyśle. Hej, jak się trzymasz? Świetnie, za to ci z zaopatrzenia kompletnie sobie nie radzą. Czego się spodziewałeś? Przed upadkiem to byli zwykli ludzie. Rzemieślnicy, nauczyciele, okrotnicy, nie żołnierze. No, czasami Lawan coś jeszcze powie. Ona już po imprezie, czy... Tak, już po imprezie jest. Gazeta. No to tam naprawdę się dużo ominęło, nie? Na tej imprezie.
Ale no, myślę, że takich relacji tu i tak już nie będzie z Lawan. Więc spoko. O kurde! Panie, ja chcę tylko rumianek. Rumianek, tymianek, rozmaryn. Co tam mocie? Dobra, widzimy się na miejscu. Szlak! Renegaci, kolejni. Znowu? Co to ma być? Założę się, że rzeźnik i Waltz maczali w tym palce. Ale dlaczego teraz? Kurde, zabij renegatów. Wszędzie renegaci. Albo ten Juan coś tutaj miesza. Rzeźnik to jest spoko ziom. Dobra, chcecie taką bombkę? Mam coś takiego. Sam się prosi. Tam jesteś, prosię. Kurde, ale mu łeb pękł. Dobra. Ach, niestety. Nikogo to nie było. Nie będę się wypierdolił. Dobra. Dasz radę? Dał radę, super. Rozerwę cię na strzępy. Dajcie mi jakiś znak życia. Zaraz damy, spoko. Tu mam jeszcze takiego chłystka jednego w masce. Dajcie mi jakiś znak życia. Kurde, jeszcze ktoś? Co to jest? Jesteście tam? Co to za zombie? Na piątym levelu? A, bo tu są takie tereny, co? Co za dzik. Dobra, chłopie. Jesteście tam? Niepospolity, git. Znalazłem twoich ludzi, przynajmniej część z nich. Przykro mi, nie żyją. Aiden? Masz pewność? Ilu ich jest? Dwóch, to znaczy dwa ciała. W oddziale było pięciu. Jest jeszcze trzech. Nie traćmy nadziei. Poszukam ich. Dobra, może ktoś przeżył. Dwóch tutaj. Byczku Fernando. Idziemy na dół. Po śladach. Kurde, tutaj gdzieś skręcili? Oby nie skręcili kostki. Dobra, do tamtego. Tam gdzieś kamera pokazywała, nie? Że w tym budynku... Byli w jakimś szale. Dziwna sprawa, wiem. Coś musiało się im stać. Byli zwykłymi żołnierzami. Przynajmniej większość. Teraz są jak żywe wirale. Odbiło im. Zabijają każdego po drodze. Odbiło im? Jak to? Podobno William traktuje ich jak zwierzęta. I faktycznie dziczeją. Czyli rzeźnik naprawdę jest szalony. Szalony i nieprzewidywalny. Dobra, czekajcie, bo... Coś tutaj... Tu się ślady urywają, nie? Kurde, jeszcze taki rzeźnik? Same rzeźniki. Tu jest rzeźnik, tu rzeźnik. Dobra, tu niby na górę, tak? Okej, jeszcze wyżej. Dasz radę tutaj, Aiden? Kurde. Dałby radę chyba. Tak mi się wydaje, żeby dał radę. Kurde. Ten to w ogóle na piątym. Weź, panie, się. Ja pierdykam. Dobra, spróbuję tam wejść. Dobra, git. O nie, wszyscy się budzą tutaj. Ja pierdykam. Dobra, spróbujemy na górę. No bo to jest quest, którego zupełnie nie widziałem, więc tutaj... Nie wiadomo, co tu się wyprawia, nie? Niby jak... Niby odpowiednik katedry, ale...
Zupełnie co innego. Dobra, spróbujemy z innej strony wejść. Cóż, jakiś renegatów. Jakiś wariotów. Dobra, na drugą stronę, Pontaru. Dawaj tutaj. Dziwna sprawa z tym oddziałem. Jest. Mam ich. Tam na drugiej stronie, nie? Dobra, dobra. Teraz się rozbujać. No, chyba tu się nie uda. To zrobimy tak. Idziemy sobie w koło. Dobra, macie bombkę. Na święta. Kurde. Iskra rata w kredkę. Dobra, jest git. Ale fajny jest ten, ten taki doczepiany segment, nie? Z tą iskrą. Rewelacja. Ogólnie ładnie te bronie wyglądają, takie zmodyfikowane. To akurat zostało, to nie jest takie nowoczesne. To jest nadal partyzantka, nie? To spoko. No. To jest piękne. Ogólnie walka zdecydowanie na plus. Bardziej mi się podoba niż w jedynce. Bo tam bez tego bloku to ja w ogóle nie rozumiałem dlaczego. O! Dlaczego tego nie było? Dwóch zostało. Nie ruszaj się. Kim jesteś? Spokojnie. Przysłał mnie Demoulin. Ale i tak nie mogę pogadać, no bo gra nie każe. Muszę jeszcze renegatów tutaj wyciągnąć. Kto tu został? No, tu jeden chłystek. Kurde! O, ale prądzisz. Dobra, świetnie. Wracam, panowie. Pogadamy, co? Jesteście cali? Ja tak, ale Sebastian oberwał. Co z nim? Nieciekawie. Jebani renegaci. Skąd się ich nagle tylu wzięło w centrum? Tak nas zaskoczyli, że tylko Seba i ja daliśmy radę zwiać. Możesz chodzić? Nie zostawię go. Nie w takim stanie. Potrzebuję bandaża. Ten już przesiąkł. Skończyły mi się. Słuchaj. Demoulin ci o nim mówił? Tak, o jego bracie i ojcu. Nie, nie o tym. Sebastian jest artystą. Demoulin miał go kiedyś zabrać do Marsylii. Do sklepu swojego ojca. Nie pozwól mu tu umrzeć. Proszę. Nie no, złe wybory to złe wybory. Nie naciągniecie mnie. Na dobroć. Nie, nie, nie. Nic mu nie będzie. Przyszedłem tu w sprawie lamp. Gdzie są? Kiedy odparliśmy renegatów, dotarliśmy do budynku. Rozpiliśmy liny między dachami, żeby się tam dostać. I wtedy renegaci ponownie zaatakowali. A te lampy? Nadal są na lądowisku na dachu. Wojsko dobrze je ukryło. Z góry nikt by ich nie wypatrzył. Seba zobaczył je dopiero z sąsiedniego budynku, przez lornetkę. Ale nie zdążyliśmy porządnie przymocować lin. Można się tam dostać inaczej? Możesz przejść przez budynek, ale mówiłem, pełno tam gryzoni. Dobra, spróbuję z liną. Chyba tylko pająk by się tak wspiął, a na zewnątrz kręcą się renegaci. Lubię ryzyko. Weź to, ja zgłoś się do Demoulin, powiedz mu, co się stało. Ja pójdę po lampy. Jestem człowiek pająk. Seba, dasz radę, dasz radę. Wiadomo, że zginiesz. Ale dasz radę. Dobra, czyli tam mam się dostać, tak? No to nieźle. Widzimy się za 2 godziny. Dobra, jestem w tym budynku, nie jest tak źle. Gryzoni tylko było 80, więc co to? Co to dla nas, nie? O, tu jest 40. O, na te paliki, co? Paliki, paliki.
I tu by można wejść... O, na zewnątrz. Pięknie. I to jest już tutaj. Patrzcie, w ogóle nastraszył nas Seba i... Widzicie. Nie ma się czego bać. Wieża radiowa Sovlub. Dzień dobry. W kontenerach. Lampy w kontenerach, może tu. Zamek średni, to nie. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Czekajcie, gdzie to będzie? Chyba, że w tym, ale to zaraz zobaczymy. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. I są te lampy? O, dobre, dobre. Dobre. Nie wiem. Dostałem w łeb. Nic mi nie jest, ale zaliczyłem upadek. Lampy się zniszczyły. Pozbędę się tego bydlaka na górze i sprawdzę drugi kontener. Juan musi być w twoim typie. Co? Co? Luan, spadaj. Dobra, tutaj jednak. Oj, ale patrzcie, jaki kłeścik, nie? Porządna sprawa. O to chodziło, w tej serii o to chodziło, żeby zobaczyć właśnie te alternatywne drogi. No i tu mamy praktycznie cały ogromny kłeścik. Zupełnie inny, a i znowu. No, tam był Leto, nie? W katedrze, a ten jak ma na imię? A pewnie Zbigniew. Kurde. Dobra, panie Zbigniewie. Sprawa jest. Nie poszło po myśli, ale mamy jeszcze jeden. Oh my god, naprawdę tam to się nie otworzyło? Okej, może teraz? No! O to chodziło! Dobra. Panie Leto! Coś tam ci Leto. No, szybki jest, nie? Jak błysk. Nie no, ten jest szybki. Dobra, wiecie co? Jakąś lepszą aptekę muszę chyba wziąć. Czy on zginął właśnie? Serio? Ej, on zginął już. Dobra, mamy inhibitory. Ej, on zginął od wybuchu. Dobra, spoko. Nie ma problemu, panie. Zginął to zginął, nie ma co drążyć. I teraz tak, tutaj chyba góra, co? Otworzymy to, czy nie? Drugi kontener. Powinno być gdzieś wejście. Raczej górą, moim zdaniem. Nie mogę tego otworzyć. No jednak tu, dobra. No, no. To rozumiem. Demoulin? Mam te lampy. Tuzin skrzyń albo i więcej. Nietknięte. Merci, Aiden. Spisałeś się na medal. Niestety, Sebastian
nie przeżył. Przykro mi to słyszeć. Biedny chłopak. Tak chciałem mu pokazać sklep mojego ojca. Sam się z tym wszystkim nie zabiorę, zwłaszcza jeśli mam się przebijać przez zarażonych. Chłopcy wlezą na dach i zajmą się tymi lampami. Mówisz? Mamy lampy, ale oddział trafił na renegatów. Nie przez radio. Przyjdź do mojej kwatery na statku. Dobra. Czyli oni tutaj już ogarną sobie lampki, tak? To idziemy jeszcze do Juana. Idziemy jeszcze do Juana, tam mamy do pogadania, ziom. Rzucił całą winę na mnie, wyobrażasz sobie? Kapral Wilczek już cię zauważył. A to zdecydowanie nie są dobre wieści. Co tu się wyprawia? Misja wykonana. Wiesz, co to, Aiden? Wygląda jak mysie bobki, śród. Dios, que triste. Aiden, to przecież jaja. Masz bardzo małe kurczaki. Rybie jaja. Dokładnie ikra białugi. Prosto z Morza Kaspijskiego. Rozpływa się na języku. Można poczuć smak fal Czarnego Morza w odległej krainie. Świat jest pełen pięknych rzeczy, pięknych doznań, ślicznych chłopców i dziewczynek. Ale drętwe żołnierzyki tego nie dostrzegają. Co masz na myśli? Nie da się w pełni korzystać z uroków życia, kiedy głowę ma się zapchaną politycznymi intrygami. O kim mówisz? O Jackach, Matach i Aidenach tego świata. Wielka szkoda, że wybrałeś złą drużynę. Nie wybrałem żadnej drużyny. Musisz być samotny. Ja, jak widzisz, stronię od samotności. Matt zdradził ci, co zrobi z tymi lampami w miejscu, gdzie nie ma prądu? Albo jak planuje wykonać tę samobójczą misję? Tak myślałem. Wywołaj go i powiedz mu, że lampy będą dostarczone do wieżowca VNC. Matt, mamy już te lampy. Okej, Aiden. Dobra robota. Mam nadzieję, że Juan ci nie dokuczał. Juan mówi, że w wieżowcu więcej nie ma prądu. Po co nam te lampy, jeśli nie da się ich włączyć? Juan robi cię w chuja. Nie przejmuj się nim. Aiden, powinniśmy się spotkać i pomówić o tej cholernej antenie. Czekaj na sygnał. Tak? Jest. Mam nadzieję, że lubisz dostawać rozkazy. Jack uwielbia je wydawać. Miej radio pod ręką. Niedługo dostaniesz więcej informacji. Zajmij się dla mnie tą dwójką. Nie, nie, Jack to jest najgorszy wybór. Jest dramatyczny chłop. Juan jeszcze spoko, nie? On by tutaj nam pomógł. Taka ścieżka renegatów bardziej. Spoko, nie? Taka niby neutralna. No to cóż, będziemy czekać na wieści od Jacka Matta i później się pewnie z nim widzimy. I misja samobójcza. I tam się już określimy, nie? Czy właśnie Jack Matt, czy ewentualnie jeszcze Frank. Ale sporo jeszcze takich, myślę, że różnych ścieżek do finału może być. Zobaczymy w ogóle, jak to w finale będzie rozwiązane. Fajnie, teraz się już kolejny questik pokazał nowy, także jestem zadowolony. No i dajcie znać, jak wam się podobała ta wersja. Wielkie dzięki za oglądanie. Tutaj macie kolejne filmy, playlisty. I do zobaczyska. Hej, hej, hej.